Kolejne pytanie, proszę. Maciej Krzywda, Stowarzyszenie Koliber. Wasz przewodniczący Ryszard Petru podczas wyborów na profilu, właśnie tak jak już tu był wspomniany, warto wiedzieć, czy mam prawo wiedzieć, pisał o TTIP, że jest za. Umowa międzynarodowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Stąd pytanie, jak liberał gospodarczy może akceptować coś takiego, że jest ratyfikowane, nie ratyfikowane, inaczej może, omawiane jest to za zamkniętymi drzwiami. Posłowie, europarlamentarzyści mogą tam wejść tylko wtedy, kiedy piszą jakąś klauzulę. Mogą tam być maksymalnie mogą być tam maksymalnie godzinę. Bez asystenta. Ale tego typu rzeczy zwykle liberałowi nie przeszkadzają. Znaczy, tam jest problem. Pytanie, o co chodzi w tym, że ta umowa jest za zamkniętymi drzwiami? To raz. Dwa. Dlaczego ma być taka obszerna? I gdzie jest ta transparentność Unii Europejskiej? To jest umowa o wolnym handlu. Ale meritum, rozumiem, nie masz uwag. O co chodzi? Nie, no, chodź. O co chodzi? To może jak krótko. Chodzi o wolny handel generalnie. Zasadniczo pan redaktor już odpowiedział za mnie na pytanie. Chodzi o wolny handel. Jak wolny handel może mieć umowę, która jest naprawdę obszerna, nikt o tym nie wie, czy nie może tam być czegoś takiego? To pani poseł odpowiada. Mogę? Może pani. No więc tak, kierunkowo jesteśmy za tym, żeby był wolny handel również na linii Stany Zjednoczone, między innymi Polska i cała Unia Europejska. Natomiast jesteśmy również za tym, żeby takie dyskusje toczyły się jawnie. My jesteśmy w ogóle za jednym z ideałów, które będziemy rzeczywiście prezentować między innymi w naszym programie, jest to, żeby była jak największa przejrzystość działania w ogóle, no w przypadku Polski to rządu, samorządów. Na przykład jesteśmy, nie wiem czy pan wie, jedynym ugrupowaniem, które wszystkie swoje wydatki z kampanii wyborczej przekazało Watchdogowi. Watchdog zaprosił o to pozaparlamentarne. Z ugrupowań parlamentarnych jesteśmy jedynymi. Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami tego, żeby jawność była w jak największym obszarze. Natomiast to jest znowu warto wiedzieć. Nie daje takich, nie ma takiej, nie było do wyboru takiej odpowiedzi. Tak, jesteśmy za TTIP pod warunkiem, że wszystkie rozmowy będą toczyć się w sposób jawny. Oczywiście jesteśmy kierunkowo za nim, natomiast jak poznamy jego treść, jak będziemy wiedzieli, jak wygląda ostateczna wersja, to wtedy będziemy się mogli do tego odnieść. Nowoczesnej, Kukiza, to przeszkadza. Interpelacja poprzeć? Razem, jest razem?